Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się... Witamy w kolonii. Witajcie kochani na kanale God's Minion. W dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, udamy się do obozu na bagnie. Mam nadzieję, że odcinek będzie wam się podobał. Zobaczymy, co czeka nas po drodze. Miłego oglądania. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź za mną! Zobaczymy, jakie przygody czekają nas po drodze. Od razu wiedziałem. Nie powinieneś wierzyć we wszystko, tylko zachowuj to dla siebie. Był czas, kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Na pewno idąc do tego obozu, spotkamy dużo przeciwników, których Bal Parwes pomoże nam usiekać. Zbierajmy szybki. O, mamy jaszczura. O! Zbudź się! Ojejku. Zaśnij. Czemu nie możemy z niego wydobywać... jak to się nazywa? Skór jaszczura. Przecież byliśmy nauczeni tej umiejętności. Jakieś moje niedopatrzenie? Jeśli pamiętacie, to podzielcie się w odcinku, co tutaj zaniedbałem. Wydaje mi się, że mogliśmy jaszczurze skórę. Wilczek. O, świetnie. O, tu już mamy skórki. Okay. Tak, wypisów też musimy tutaj z nimi zrobić porządek. Balu. Ciągle zapominam. Dobra, teraz już będę pamiętał, że mamy szybkie lutowanie za pomocą klawisza. Dobra, klawisz V i mamy pozbierane. O, gdzie on polas? Gdzie ty jesteś? Gdzie on nam uciekł? Tutaj. Krwiopijców potłuk. Tak? Tak. Mamy wszystko. Lecimy dalej. O, żeby nam się udało. O, to szkoda tego expa. No nie. Bredny krwiopijec. Schowaj mieczyk. Gdzie jesteś, Balu? Prowadź. Gdzie jest ten obóz? Idziecie? Że tak pojedynczo. Dobra. Hej, ziomuś. No właśnie.
gonią nas. A? Pal ich. No. Dobra, on sobie chyba sam poradzi świetnie. Uleczmy się, bo oberwaliśmy dość porządnie. Widzicie. No niestety na początku tej gry trochę trzeba kombinować, żeby zdobyć więcej expa. Chlebek. Jabłuszko. Smażone mięsko, ok. Zróbmy jeszcze porządek z tymi ścierwojadami. Bal, tutaj jest nasz bal. Kochani, szybki sejwik. I lecimy dalej. Nie wiem dlaczego quick save mi nie działa. Wywala mi grę za każdym razem jak robię zapis. Nie wiem z czego to wynika. No niestety będziemy musieli sobie w taki sposób poradzić. Mam nadzieję, że jesteście dla mnie wyrozumiali. I nie macie do mnie o to żalu. No, na naszej drodze stają dwa ścierwojady, ale ścierwojad już nie jest dla nas żadnym wyzwaniem. Jeszcze tutaj grzybki. O, to jest chyba te nasiona, to jest chyba jedyna sztuka w grze. Nie ma więcej takich. A? Pomóc, żeby naszego bala nie zatłukli. O, świetnie. Azury, trochę się dorobimy. A? Więc już doszliśmy do obozu na bagnie. Ciekawe jak tu będzie z tym modem. Odnośnie... Czekajcie, właśnie pochodnia. Pochodnia? Mamy pochodnie. O. Co? O kurczę. Jeszcze czegoś takiego nie widziałem. Tylko żeby to się źle dla nas nie skończyło, no musimy teraz jakoś zejść. Bezimienny lubi wchodzić po drzewach. No dobra, dobra. Ciekawe czy tam coś znajdziemy. O. Niedobrze. O. Pochodniowy zapomniał... O, dokładnie. O! Czytaliśmy. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi.
Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zobaczymy. Zapytaj o Korkaloma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Powodzenia. Tylko tam nie zabijaj nam żadnych tych po drodze. O, zupełnie inny klimat. Ta woda uspokaja, dlatego są tacy spokojni. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę Balnamiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. O! Potrzebuję jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście, nie otrzymasz jej za to. Oczywiście. Broń 15. Czy są lepsze od moich tych? Czy są lepsze od naszych spodenek? Pogadajmy lepiej o czymś innym. No, troszkę. Dobra, idziemy. Tutaj poznamy osobę, która będzie miała duży wpływ na fabułę i jest nią Lester. Kim jesteś? Nazywam się Lester. Zajmuję się naszymi nowymi gośćmi. Masz szczęście, że nie odezwałeś się do Baal-Namiba. Obcym nie wolno rozmawiać z guru. Już o tym wiemy. Może po kolei. Musimy porozmawiać z nim. Ale ja muszę porozmawiać z twoim mistrzem. Nie próbuj. Gwarantuję ci, że potrafię udzielić ci wszystkich potrzebnych informacji. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Co możesz mi powiedzieć o bagiennym zielu? Cóż, ziele rośnie wyłącznie na bagnach. Zanim da się je palić, trzeba je odpowiednio przetworzyć. Tym właśnie zajmują się nowicjusze. Ziele ma działanie relaksujące i uspokajające. Dzięki niemu można osiągnąć stan umysłu pozwalający na nawiązanie kontaktu ze śniącym. Część zebranego ziela wymieniamy ze starym obozem. Tam też pozyskujemy nowych członków bractwa. Wielu z nich dołącza do nas tylko ze względu na ziele, ale przynajmniej pomagają nam w pracy. Okej. Co możesz mi powiedzieć o śniącym? Śniący to boska istota, która zsyła nam wizje objawiające jego wolę. W każdym razie zsyła je guru. Modlimy się do niego, bo obiecał zwrócić nam wolność. I wierzycie mu? Hej, jestem w tej kolonii od 2 lat. Wiesz, jak długie mogą się wydawać 2 lata w więzieniu? Nie wyobrażasz sobie, w co byłbym w stanie uwierzyć, byle tylko wydostać się z tego przeklętego miejsca. Słabe podejście. Dobra, zobaczymy, co tutaj jeszcze... No dobra. Co nam może powiedzieć o kastach? Opowiedz mi o tutejszych kastach. Najwyższą kastę stanowią guru. To niezwykle potężni duchowi przywódcy naszego obozu. Strażnicy świątyni wykorzystują siłę swego ducha w walce. Ich ciało i duch funkcjonują w idealnej harmonii. Lepiej nie wchodź im w drogę. Ja natomiast jestem nowicjuszem. Naszym zadaniem jest wykonywanie wszystkich pomniejszych zadań, no i oczywiście żarliwa modlitwa do śniącego. Niektórzy nowicjusze dostąpili zaszczytu pobierania nauk u guru, ale aby to osiągnąć, trzeba służyć w obozie przynajmniej 2 lata. Aha, czyli przynieś, podaj, pozamiataj, aż w końcu na ciebie spojrzymy łaskawie. Opowiedz mi o waszym obozie. A co chcesz wiedzieć? Już było. Dobra. Chciałbym zostać członkiem bractwa. O tym, czy możesz zostać jednym z nich, zadecyduje Korkalon. Ale on polega zwykle na opinii pozostałych guru. Baal-Namib na przykład jest jednym z nich. Najpierw musisz udowodnić, że jesteś godny, by należeć do bractwa.
Dopiero wtedy guru wyślą cię do Kor Kaloma. Okej. A może nam powie, jak tego dokonać? Jak mam tego dokonać, jeśli żaden z guru nie chce się do mnie odezwać? Chociaż trudno w to uwierzyć, guru będą obserwowali każdy twój krok. Jeśli uznają, że zasługujesz na zostanie jednym z nas, sami się do ciebie odezwą. Z pewnością znajdziesz w obozie wiele okazji, by udowodnić swoją przydatność. No. Jak znajdę najważniejsze miejsca w obozie? Mogę ci pokazać wszystko, co warto tu obejrzeć. Nie, na razie się wstrzymajmy. Niech śniący macie w swojej opiece. I z duchem twoim. Idziemy dalej. O, jest klimat, co? Jest klimat. Fajka. Jest noc w sumie, moglibyśmy spróbować się udać po recepturę. Że uda się ją ukraść. Niektórzy. Raz. Cześć, jestem tu nowy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Cóż, najważniejszymi osobami w obozie są guru. Oni głoszą słowo śniącego i przekazują nowicjuszom informacje o wizjach naszego mistrza. On sam jest naturalnie zbyt zapracowany, by rozmawiać ze wszystkimi osobiście. Ale czasami przemawia do zgromadzonych na świątynnym dziedzińcu, objawiając święte prawdy ustanowione przez śniącego. I co wtedy mówi? Śniący wskazuje nam jedyną słuszną drogę, ale niewierny nigdy tego nie zrozumie. A może chce być wierny? Chyba źle poprowadziliśmy tą rozmowę. Pan. W ogóle to słowo pochodzi z Babilonu i oznacza pan. Pogadaj ze mną. O, czyżby w końcu... Tak, skończyła się animacja. Czemu nie chcesz ze mną pogadać, chłopie? O. Dobra, dowiemy się, co u niego słychać. Cześć, jak leci? Ledwie się trzymam na nogach. Pracuję od 2 dni, bez chwili przerwy. Harlock powinien mnie zmienić już dawno temu. Ten człowiek nigdy się nie zmieni. Pewnie śpi teraz jak zabity w swojej chacie. Dlaczego nie pójdziesz do niego i nie dasz mu porządnego kopa w tyłek? Nie mogę stąd odejść, póki Bal-Orun wszystkiego pilnuje. Tak czy inaczej, robota musi zostać wykonana. Ale ty mógłbyś tam pójść zamiast mnie. Jego chata jest zaraz pod laboratorium Kor Kaloma, koło Fortuno. Powiedz mu, żeby ruszył tu swój leniwy tyłek. O, na pewno mu to powiemy. Patrzmy, jak im się żyje. Ma to swój klimat, nie? Wchodzi do domu po drobienie. Nie powtórzę. Tu jest plac treningowy. Tutaj guru udzielają lekcji, a tu strażnicy świątyni ćwiczą swoje sztuki walki. Lepiej się do tego nie mieszać. Chyba tu już z daleka widzimy chatę Kor Kalona. Nie, od razu wiedziałem, że...
Właśnie myślisz, że... A, zaryzykuję. Jak mogę zdobyć recepturę Kaloma? Nie możesz. Wszystkie receptury przechowywane są w zamkniętej skrzyni. Cześć, jestem tu nowy. Ja jestem Kane, uczeń Kor Kaloma. Zapewne już o nim słyszałeś, co? Tak. Tak. Zatem wiesz już, że to jest najważniejszy człowiek w tym obozie. Zaraz pojaśnię oświeconym Iberionie. No jasne. A ty czym się zajmujesz? Pomagam mojemu mistrzowi w pracach nad jego magicznymi wywarami. Głównie z ziela bagiennego i wydzieliny pełzaczy. Swoją drogą mój mistrz pilnie potrzebuje tej wydzieliny. Gdzie mogę zdobyć tę wydzielinę pełzaczy? Stara kopalnia aż roi się od pełzaczy, ale trzeba umieć pozyskać ich wydzielinę. I jeśli poważnie myślisz o walce z pełzaczami, porozmawiaj z którymś ze strażników trudniących się polowaniem na nie, na przykład z Gornadrakiem. On każdego dnia wyrusza z naszego obozu do starej kopalni. O świcie znajdziesz go w pobliżu laboratorium. Co możesz mi jeszcze powiedzieć o swoim mistrzu? Jest inny niż pozostali guru. Każdy może się do niego odezwać, ale nikomu nie wolno marnować jego cennego czasu. Okej. Czego chcesz? Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zawsze to samo. Chciałbym przyłączyć się do bractwa. Podobno jesteś zwierzchnikiem nowicjuszy i to ty decydujesz, kto zostanie przyjęty. Nie mam teraz czasu. Moje eksperymenty są zbyt ważne, bym mógł zawracać sobie głowę nowo przybyłymi. Zdam się na osąd Balów. Jeśli oni uznają, że jesteś gotów, by do nas dołączyć, zgłoś się do mnie ponownie. Dobra, zastanowimy się nad tym. Czego chcesz? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Jakie eksperymenty przeprowadzasz? Moje badania dotyczą spraw, o których nie masz najmniejszego pojęcia, chłopcze. Więc przestań zawracać mi głowę. Zaryzykujemy? Ale wiecie co, chyba zapiszemy. Do zobaczenia. Oby śnią... Tak, na wszelki wypadek. A może jest tak zajęty pracą, że nie zwróci na nas uwagi, że otwieramy jego... skrzynka. Oj, nie mamy tyle umiejętności. Dobra, dwa razy w prawo. Dwa razy w prawo, raz w lewo i w prawo. O, świetnie. Mamy. Tak jak sądziłem, jest tak zajęty pracą, że... Zapytam go o to? Czego chcesz? Jeden z kupców ze starego obozu jest zainteresowany twoją recepturą na napój uzdrawiający. Moje receptury nie są na sprzedaż. Ojej. Trudno. Do zobaczenia. Ale my już mamy tą recepturę. Wskazał ci właściwą drogę. Jestem ciekawy, czy możemy ją przeczytać i jakiś użytek z tego. Hinirioch. To zdaje się mieć sens, kiedy czytać to od końca. Kalom. Karachgra. Dobra, nie będziemy tego próbować. Łamanie języka. Wątpię, czy Daxter w ogóle cokolwiek z tego zrozumie. Ale ciemno. Chyba musimy się przespać w jakimś łóżku, bo niewiele widzicie. Śpij do poranka.
Czyżby tutaj był ten gościu? No tak, to by się zgadzało pod chatą Kaloma. Przysyła mnie Gorim. Co? Jajco. Mamy zrobić sam porządek. Rusz dupę do roboty, albo dostaniesz kopa. Tylko spróbuj mi podskoczyć, frajerze. No to patrz. Zwycięzca bez dwóch zdań. Rozruba! Że jest lepsza od naszej broni. Pomogliśmy. Wstawaj. Dobra, w międzyczasie pogadajmy z... Chodź bliżej. Każdy nowo przybyły otrzymuje od bractwa powitalny prezent. O, fajnie. Co to za prezent? Co to za prezent? To mrok północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Raz. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Czyli mamy tutaj takiego handlarza. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Może się uda. Dostałeś już dziś swoją porcję. Jeśli chcesz więcej, będziesz musiał zapłacić. Najlepiej przyjdź jutro. Zobaczmy, chcę coś co kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? O, sprzedać. Sprzedać, tak. Dawaj. Coś dołożymy może. To. Świetnie. Teraz pogadajmy z tym Arlokiem. Znów szukasz kłopotów? No to chyba ty. No i co, masz już ochotę zmienić swojego kolegę? Wiesz co, jesteś jak wrzut na tyłku. Czemu wtykasz nos w nie swoje sprawy? Chciałem tylko zobaczyć cię przy pracy. Dobra, dobra, już idę. Frajer. Zejdź mi z drogi. Słucham? Szukasz? Zostaw. Zejdź mi z drogi. Dobra, pójdźmy tam. Już dość tej pa... Pogadajmy lepiej o czymś innym. O, ktoś tutaj? Chyba? Od razu wiedziałeś, że będą kłopoty. Cześć, nie jesteś z tego obozu, prawda? No właśnie. Cóż, teraz już jestem. Tydzień temu wyruszyłem ze starego obozu. Mój kumpel Dusty miał iść ze mną, ale postanowił jeszcze trochę poczekać. Aha. A? Znam Dustego. Zamieniliśmy kiedyś kilka słów. Gdybyś go jeszcze kiedyś spotkał, powiedz mu, że głupio zrobił, nie idąc ze mną. Życie w bractwie jest 100 razy lepsze od ciągłego użerania się ze strażnikami ze starego obozu. Nie omieszkam mu tego powtórzyć. Ciekawa. Widzicie, to jest ten Melvin, o którym rozmawialiśmy z Dustym. Czym się tu zajmujesz? Przekazuję mądrość śniącego naszym nowicjuszom. Sam jestem jeszcze nowicjuszem, ale już wkrótce zostanę Balem, jednym z guru. Rozmawiałem nawet z Iberionem, to wielki wybraniec. Powiedział mi, że jeśli będę pracował wystarczająco ciężko, niedługo sam zostanę wielkim mistrzem. Ale to jeszcze przyszłość. Nie śpieszy mi się, rozumiesz? Zostanę mistrzem, gdy przyjdzie odpowiednia pora. Chwilowo jestem bardzo zadowolony z mojej pracy. Chciałbym dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Chcesz do nas dołączyć? To świetnie. Zaczekaj. Tak, chyba mógłbym ci pomóc. Nie jestem jeszcze guru, ale mam pewne wpływy w bractwie.
Oczywiście musiałbyś wyświadczyć mi drobną przysługę. Rozmawiałeś już z Fortuną? Owszem. Może. Zatem masz swoją dzienną rację. Jeśli mi ją oddasz, dobijemy targ. Przemyślę to sobie. O, jasne, już przemyśleliśmy. Łap. Mam ziele przy sobie. Możemy zawrzeć układ. Dobrze. Zauważyłeś pewnie, że żaden z guru nie chce z tobą rozmawiać. Możesz to zmienić, sprawiając na nich dobre wrażenie. Mogę ci powiedzieć, jak tego dokonać. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Jak mogę przekonać do siebie guru? Balkadar wprowadza nowicjuszy w tajniki magii. Jeśli chcesz zwrócić na siebie jego uwagę, posłuż się czarami. Tylko nie potraktuj go od razu uderzeniem wiatru. Uśpij któregoś z jego uczniów albo coś w tym stylu. Baal Namib to ten przy bramie. To jeden z najpotężniejszych ludzi w obozie. Lester będzie mógł ci jakoś pomóc. Porozmawiaj z nim, jak tylko mistrz oddali się na chwilę. Pozostali guru są mniej wymagający. Spróbuj się im jakoś przypodobać, a raz, dwa dostaniesz się do bractwa. Okej. Dzięki za radę. Ej, w końcu umowa to umowa, nie? Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Jak mogę opanować magię śniącego? Balkadar sprzedaje magiczne runy i zwoje z zaklęciami, ale to dla ciebie niewielka pociecha, bo nie będzie chciał z tobą rozmawiać. Może inny guru będzie mógł ci pomóc. No, ciekawy jestem. Na czym polega twoja praca? Wraz z kolegami testuję magiczne substancje opracowane przez Kor Kaloma w jego laboratorium. Króliki jego asystent przynosi nam co kilka dni coś nowego, a my to testujemy. To się chyba nigdy nie skończy. To ziele otwiera twoją duszę. Po zażyciu odpowiedniej ilości będziesz mógł nawiązać kontakt ze śniącym. Oni podają mu jakieś eksperymentalne używki. Może. Dają mu nadzieję, że zostanie nie wiadomo jakim guru. A to jest, kurczę, eksperymentalny królik i może się okazać, że wykituje. A on bierze wszystko jak leci, bo ma nadzieję. A tobie udało się kiedyś stanąć przed obliczem śniącego? Nie, jeszcze nie. Ale tylko dlatego, że nie dostajemy wystarczającej ilości ziela. Kalom zawsze pyta nas o efekty, ale odnoszę wrażenie, że wcale mu nie zależy na moim zdaniu. Jeśli jego wynalazki działają stymulująco, natychmiast trafiają do guru. Ale niedługo ja sam zostanę guru. Wtedy otrzymam odpowiednią porcję ziela i będę mógł osobiście wysłuchać głosu śniącego. Jak mogę... Balkadar, jeśli chcesz zwrócić... Dobra, to już było. Ej, w końcu... Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Dobra, idziemy... dokończyć to zadanie. I będziemy już powoli kończyć. Kochani, w następnym odcinku będziemy dalej zwiedzać obóz na bagnie. Spróbujemy przekonać do siebie jakiś guru. Mam już pomysł. Chociaż nie jestem pewien, gdzie mógłbym dostać czar snu, co mogłoby przekonać pewnego guru do odezwania się do nas. No zobaczymy, czy... Rozmawiałem z Gorimem. Oddałeś jednemu z naszych braci nie lada przysługę. Twoja sprawa była słuszna. Dlatego postanowiłem wyznaczyć cię do pewnego szczególnego zadania. Kor Kalom pilnie potrzebuje do swoich eksperymentów świeżej dostawy bagiennego ziela. Nasi zbieracze pracują dniem i nocą. Idź do nich i przynieś wszystko, co uzbierali do laboratorium alchemicznego Kaloma. No dobra. Gdzie znajdę tych zbieraczy? Nie pozwoliłem ci zwracać się do mnie. Módl się, aby śniący wybaczył ci to bluźnierstwo. A teraz odejdź. Twoje zadanie jest niezwykle ważne. Lepiej się do tego nie. Ale przecież sam się do mnie odezwałeś, a to znaczy, że mogę z tobą rozmawiać. Co za? Gorim. Spal to ziele, pogadamy. Może da nam coś? Zbudź się! No i? Wreszcie ktoś cię zluzował? Tak, nareszcie mogę się porządnie wyspać. Dzięki, stary. Dobra.
Tak więc, kochani, kończymy ten odcinek. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, pozwiedzamy dalej ten obóz. Spróbujemy przekonać do siebie paru guru, zdobyć jak najwięcej doświadczenia. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Był z wami God's Minion. Hej, hej. Hej, ty! Chciałbym być teraz w jego skórze.